Powiedziane jest w treści zadania, że 52 razy 762 równa się 39624. I mamy uporządkować poniższą tabelę, dopasowując wyniki w prawej kolumnie do działań w lewej kolumnie. To jest ćwiczenie na portalu Khan Academy i te iloczyny są ruchome. Można je przesuwać w górę i w dół, tak żeby wyniki zgadzały się z odpowiednimi działaniami. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie to dopasować. No to po kolei. Może już zauważyliście, że wszystkie te wyrażenia złożone są z tych samych cyfr co 52 razy 762. Różnią się tylko położeniem przecinka. W takim razie każdy z wyników tego mnożenia musi być złożony z cyfr 3, 9, 6, 2, 4 dokładnie w tej samej kolejności. I rzeczywiście wszystkie iloczyny mają te same cyfry w tej samej kolejności. Wystarczy zatem, że oszacujemy wynik i na podstawie tego szacunku określimy miejsce przecinka. Pierwsze wyrażenie. 52 setne to mniej więcej 50 setnych, czyli mniej więcej jedna druga, pół. 76 i dziesiąte to w przybliżeniu 76. Czyli pierwszy iloczyn.

Pasuje do pierwszego wyrażenia. Drugie wyrażenie. 52 setne to w przybliżeniu 50 setnych, czyli 5, dziesiątych, czyli pół. a 762 możemy zaokrąglić jeszcze bardziej niż w poprzednim przypadku. Niech to będzie z grubsza 800, czyli wynik będzie w przybliżeniu równy połowie z 800, czyli około 400. I tu mamy taki właśnie wynik.

No i jest. I wszystko się zgadza.